Cześć, z tej strony Staszek i witam Ciebie w drugim z trzech odcinków absolutnych podstaw intensywnej terapii dla nieanestezjologów. Nie w pierwszym odcinku rozmawialiśmy o wentylacji mechanicznej, a w trzecim i ostatnim odcinku będę mówił o tym, co zrobić, jak nie idzie tak, jak chcieliśmy, żeby szło. Czyli kiedy psują się parametry życiowe pacjenta na monitorze, albo jeśli wentylacja mechaniczna nie idzie tak, jak sobie wymyśliliśmy. W tym jednak, drugim odcinku, powiem przede wszystkim o tym, jak stosujemy leki na oddziale intensywnej terapii i jakie to są leki, które leki są bardzo różne od tego, co jest stosowane na nieintensywnych oddziałach, co może się też przydać ewentualnie u pacjentów, którzy przychodzą do nas na oddział intensywnej terapii z zakażeniem w przebiegu czy z infekcją w przebiegu, w przebiegu COVID-19 i potrzebują naszej intensywnej opieki. Więc tak, przede wszystkim to, z czym spotkacie się na oddziale intensywnej terapii, a czego często nie ma gdzie indziej, to są tak zwane perfuzory albo pompy infuzyjne. Są to specjalne systemy podaży leków, które podłączone do, do dostępu do żylnego u pacjenta pozwalają nam podawać leki w pewnej stałej prędkości. Dlaczego jest to dla nas ważne? Aby odpowiedzieć na to pytanie, spróbuję narysować dla Was taki wykresik. Wyobraźcie sobie, że na osi pionowej, czyli na osi Y, mamy stężenie leku, natomiast na osi poziomej, czyli na osi X, mamy czas. No i teraz weźmy sobie jeden przykładowy lek. Powiedzmy, że podamy go dwa razy dziennie. Hop, to jest pierwsza podaż poranna i to jest druga podaż wieczorna. Czyli po każdym podaniu rośnie nam stężenie tego leku do pewnego szczytowego momentu, a następnie to stężenie z powrotem nam opada. Teraz ten sam lek spróbuję podać w pompie infuzyjnej, czyli spróbuję podać w ciągłym przepływie. Mamy powolne narastanie dawki, czy też stężenia, ale kiedy to stężenie już narosło, to mamy osiągnięty stan stacjonarny i ten stan stacjonarny ciągnie się dalej, ciągnie i ciągnie. I teraz wszystko byłoby dobrze, jedna i druga opcja byłaby poprawna, gdyby nie to, że niektóre leki mają pewien pułap, który jest dla nich bardzo istotny. I ten pułap Zaznaczmy sobie fioletową linią w tym miejscu. Ten pułap wśród tych leków pokazuje nam powyżej jakiego stężenia we krwi ten lek w ogóle działa. Więc widzimy, że w przypadku tego zielonego wykresu, tego pierwszego wykresu leku podawanego dwa razy dziennie w postaci bluesów, ta część leku, która działa, to jest tutaj i jest tutaj. Czyli w ciągu doby mamy, powiedzmy, dwa takie małe elementy, które działają. Natomiast ten lek, który podawany jest czerwoną krzywą, wchodzi nam powyżej tej fioletowej linii tutaj i przez cały ten czas jest obecny we krwi w stężeniu, która pozwala nam myśleć o tym, że ten lek działa aktywnie. Jest to bardzo ważne dla niektórych leków, ale też dla wielu z tych, których używamy na oddziale intensywnej terapii. Ta fioletowa linia oznacza bowiem m.in. tak zwany MIG, czyli Minimal Inhibitory Concentration, najmniejsze stężenie antybiotyku we krwi, które hamuje wzrost drobnoustrojów. Czyli jeśli podamy antybiotyk i będziemy go podawali w dwóch bolusach, tak jak na zielonym wykresie, to będzie mi tylko powiedzmy. 8 godzin, 10 godzin w ciągu doby, kiedy realnie stężenie tego antybiotyku pozwala nam hamować wzrost drobnoustrojów. Jeśli podajemy ten lek w lewie, no to będziemy mieli w ciągu doby nawet 24 godziny stężenia hamującego wzrost drobnoustrojów. Także, także antybiotyki są jednym z jaskrawych przykładów. Natomiast na oddziale intensywnej terapii podajemy w ten sposób wiele innych leków. Innym przykładem leku, które będziemy podawali w ten sposób, jest tak zwana dexmedetomidyna, czyli dexdor. Jest to bardzo dobry lek, który jest używany do sedacji, niestety jest bardzo drogi, w związku z tym również słabo dostępny. Natomiast na tym przykładzie możemy sobie pokazać też, w jaki sposób obliczamy dawkowanie w takiej pompie infuzyjnej. Czyli tak, mamy lek, który nazywa się dexmedetomidina. Ponieważ ta nazwa jest trudna, to będziemy używać tutaj nazwy handlowej pierwotnego leku, czyli dexdor. No więc mamy Dexdor. Dexdor dostępny jest w ampułkach, które kosztują niesamowicie dużo pieniędzy, około 500 zł za ampułkę, nawet trochę więcej. No i te ampułki mają 10 ml, a w środku mają 1000 mikrogramów leku. Więc teraz wyobraźmy sobie, że taki roztwór, czy, czy taki, taki roztwór z ampułki będziemy nabierali do strzykawki. Spróbuję sobie narysować strzykawkę, bo w ten sposób będzie mi łatwiej wytłumaczyć, co właściwie mam na myśli. Więc mamy strzykawkę do pompy infuzyjnej. Ona wygląda odrobinkę inaczej niż zwykłe strzykawki, głównie ze względu na to, że jest po prostu duża. No bo strzykawka do pompy infuzyjnej to jest strzykawka najczęściej 50, rzadziej, właściwie bardzo rzadko 60 ml. No więc mamy tą strzykawkę, podzielę ją sobie podziałką. Na 10 ml odcinki, czyli każda z tych kresek reprezentuje 10 ml. No i teraz, jeśli jedną taką ampułkę chcę naciągnąć do strzykawki, to naciągnę ją do 50 ml. Co to oznacza? Oznacza to, że naciągnę sobie dotąd soli fizjologicznej, czyli mamy 40 ml 0,9% NaCl. I następnie wezmę sobie i dociągnę do tej soli fizjologicznej 10 ml mojej dexmedetomidyny. Te, ta cała operacja sprawia, że w strzykawce, która ma 50 ml, mam te same 1000 mikrogramów dexdoru. Efekt jest taki, że te 1000 mikrogramów jeszcze raz 1000 mikrogramów jest teraz zawartych w 50 ml. Co oznacza, że w jednym mililitrze mam 20 mikrogramów dexmedetomidyny, czyli dexdoru. 20 mikrogramów. Jeśli teraz będę wiedział, jakie jest dawkowanie tego leku, a o tym sobie powiemy za chwilę, to będę wiedział, jaki przepływ mogę ustawić na pompie, żeby otrzymywać adekwatną sedację. No bo właśnie, to jest druga sprawa. Tutaj te pompy, które widzimy na tym rysunku, to są pompy bardzo nowoczesne. One są fajne, ponieważ zawierają bardzo dużo różnych możliwych schematów dawkowania. Mamy tutaj zarówno schemat dawkowania w miligramach na kilogram na godzinę, w mikrogramach na kilogram na minutę, w zależności od tego, jak dany lek dawkujemy, ale wszystkie ostatecznie są przeliczane na mililitr na godzinę. I mililitr na godzinę to jest najbardziej podstawowa jednostka dawkowania leków w pompach lekowych. Nawet jeśli macie najprostszą pompę, w której, nie można, w której nie można wprowadzić żadnych innych informacji, nawet dawki leku, to będziecie ustawiali przepływ w mililitrach na godzinę. Dlatego tak ważnym jest, żeby dla, każdej, dla każdego leku potrafić policzyć ten przepływ w mililitrach na godzinę. No więc teraz spróbujmy zrobić to dla leku, który jest lekiem powiedzmy, że jednym z najbardziej podstawowych na oddziale intensywnej terapii. Jest to Propofol. Propofol jest używany. Przepraszam, propofol jest używany do sedacji. O sedacji powiemy sobie jeszcze no za chwilę, ale na razie powiedzmy sobie o samym propofolu. Dwa roztwory propofolu, które są dostępne, to jest roztwór jednoprocentowy i to jest roztwór dwuprocentowy. Jednoprocentowy jest dużo popularniejszy, natomiast dwuprocentowy natomiast również można napotkać. W roztworze jednoprocentowym mamy 10 mg propofolu na 1 ml, w roztworze dwuprocentowym jest, jest to 20 mg propofolu na 1 ml. Jeśli teraz mamy zawodnika, zawodnik chce zostać sedowany, ponieważ zawodnik ma rureczkę w buzi. Ma oczy, Oj, coś mi nie wyszło do prawe oko i ma rureczkę. I ponieważ ma tą rureczkę, to będziemy go sobie lekko sedowali. Standardowy zawodnik, jak pewnie pamiętacie, ma około 70 kg, w związku z tym będzie od nas potrzebował adekwatnej dawki propofolu. Pomimo, że propofol do intubacji dawkuje się. Od 2 do 2,5 mniej więcej mg na kilogram, to dawka sedacyjna będzie sporo. Niższa. Zwykle 1 do 1,5 mg na kilogram na godzinę to jest dawka, która do sedacji jest już wystarczająca. Więc załóżmy sobie, że u tego zawodnika będziemy chcieli na początku wyjść z założenia, że 1,5 mg na kilogram na godzinę to jest ta dawka, którą chcemy mu podawać. Propofol jest jednym z leków, w których w ogóle się nie rozcieńcza. Czyli jeśli weźmiemy propofol jednoprocentowy, to takie będziemy mieli stężenie w roztworze wyjściowym, czyli tym, który już będzie w pompie i będzie gotowy do podawania. Jeśli mój zawodnik ma 70 kg i chcę mu podawać 1,5 mg na kg na godzinę, czyli razy 1,5, to efekt będzie taki, że temu zawodnikowi miałbym podać 105 mg propofolu na godzinę. Jeśli tak i jeśli wiem, że w jednym ml propofolu jest 10 mg, to to, co teraz muszę zrobić, to podzielić tę liczbę przez 10, czyli 105 przez 10 daje mi 10,5 ml na godzinę. Czyli z taką prędkością powinienem ustawić moją pompę, żeby ten zawodnik dostawał tyle propofolu, ile chcę mu podawać do sedacji. Oczywiście ostatecznie będzie się okazywało, że sedację będziemy próbowali dopasowywać do tego, jaki jest w danym momencie stan pacjenta. Do tego służy nam tak zwana skala RASS. -S -S. Skala RASS to skala, która jest skalą 10 dziesięciostopniową. Minimalna liczba, którą można mieć w tej skali, to jest liczba minus 5, natomiast maksymalna to jest tutaj plus 4. Minus 5 oznacza pacjenta, który śpi głęboko, ma zamknięte oczy, śpi głęboko i nie, i nie jest możliwe obudzanie go. Natomiast plus 4 to pacjent kłótliwy, który jest na nas zdenerwowany, który krzyczy na nas, który no, generalnie jest trudnym pacjentem na oddziale intensywnej terapii i któremu będziemy chcieli dać coś jeszcze, żeby się nieco uspokoił. Natomiast to, do czego dążymy, to jest wynik w skali raz na poziomie 0. I 0 oznacza pacjenta. Spokojnego, współpracującego, takiego, którego chcemy mieć na oddziale intensywnej terapii, ale nie jest to pacjent śpiący, tak? bo ważne jest to, że sedacja, analgosedacja to nie jest to samo co narkoza. To nie znaczy, że pacjent ma spać, to znaczy, że ma być spokojny, wyluzowany, poddający się temu, co chcemy mu zrobić, ale nie śpiący ponieważ jego przytomność jest nam na oddziale intensywnej terapii po prostu potrzebna do różnych rzeczy. Więc do tego momentu w skali raz chcemy dążyć i do tego będziemy dopasowywali leki, które będziemy podawali. Dobrze, i teraz tak, jeśli chodzi o samą pompę, to, to co jeszcze warto powiedzieć, to to, że właśnie każda pompa ma dwa najważniejsze nastawy. Pierwszy najważniejszy nastaw to jest, ile mililitrów na godzinę leku popłynie. I tak jak pokazałem Wam na przykładzie propofolu, tak możecie to sobie policzyć dla każdego leku, jeśli znacie jego dawkowanie, w mili, na przykład w miligramach na kilogram na godzinę, na przykład w mikrogramach na kilogram na minutę. Różne są dawkowania, ale w każdym momencie możecie policzyć, ile macie leku w strzykawce na jeden mililitr, Ile ten pacjent na minutę czy na godzinę powinien dostawać, i z tego możecie wyliczyć sobie, jaka dawka was będzie satysfakcjonować u tego pacjenta. No i fajnie. Także to wszystko zmienia się za pomocą tych strzałek. Za pomocą strzałek można zmieniać też na przykład to, co pojawia się na wyświetlaczu, czyli jaka, jaki zakres dawkowania pojawia się na wyświetlaczu. W tych pompach Brauna. Ważny jest też przycisk start, start Stop, ponieważ pozwala nam zatrzymać albo włączyć infuzję. I ważny jest przycisk, ten żółty, to jest przycisk bolusa. Jeśli przytrzymacie go, to podacie bolus leku. Także na przykład, jeśli w pewnym momencie potrzebujecie głębszej sedacji z jakiegoś powodu, albo dodatkowego działania przeciwbólowego, to przytrzymujecie chwilę żółty przycisk i ta pompa pokazuje Wam, jak duży bolus podaje. Czyli pokazuje Wam na przykład, nie wiem, 0,01 propofolu i to się będzie zwiększać, 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 no ale musicie mieć wyobrażenie, ile tego bolusa chcecie podać, bo jeśli tego wyobrażenia mieć nie będziecie, no to podacie tego leku po prostu za dużo, czego też zapewne byście nie chcieli. Ok, i teraz tak, to wyłączamy teraz. To sobie wyłączymy i lecimy dalej. Powiedzmy sobie teraz o raz, dwa, trzech, czterech, pięciu lekach, które możemy stosować na oddziale intensywnej terapii i które z, mojego, z mojej perspektywy mają znaczenie o tyle, że nie stosuje się ich specjalnie gdzie indziej. No więc pierwszym tym lekiem będzie właśnie Propofol, o którym już sobie trochę powiedzieliśmy. Jest to jeden z leków, które możemy użyć w sedacji. Propofol. Drugim lekiem jest midazolam. To jest również lek, który może być używany w sedacji. Trzeci lek, który jest lekiem charakterystycznym, to jest właśnie dexmedetomidyna, o której już coś tam powiedzieliśmy, ale chciałbym powiedzieć jeszcze trochę więcej o dawkowaniu. Dexmedetomidyna. Czwartym lekiem jest lek, który, który jest lekiem wazoaktywnym pierwszego rzutu w leczeniu COVID-19 w przypadku, kiedy występuje wstrząs i to jest noradrenalina. I piąty lek, o którym chciałbym Wam powiedzieć, to jest środek zwiotczający mięśnie nazywany cis-adrekurium. I lecimy po kolei. Propofol i midazolam to są dwa leki, które działają na podobne receptory, czyli na receptory GABA. GABA, czyli kwas gamma-aminomasłowy, to jest jeden z neuroprzekaźników hamujących, które znajdują się w mózgu. Jeśli więc. Do tych receptorów GABA przyczepimy jakąś cząsteczkę, która je stymuluje. To będziemy mieli hamowanie ośrodkowego układu nerwowego. Na takiej zasadzie działają zarówno propofol, jak i midazolam. One działają w różny sposób, to nie jest tak, że łączą się dokładnie w tym samym miejscu i powodują te same efekty, ale mniej więcej za pomocą jednego, nazwijmy to, systemu neuroprzekaźników. Także oba te leki, kiedy je podamy, będą powodowały to, że pacjent będzie ulegał sedacji. Propofol, tak jak mówiliśmy, jeśli zastosujemy w dawce od 1 kolor jeśli zastosujemy w dawce od 1 do 1,5 mg na kilogram na godzinę, to prawdopodobnie uzyskamy odpowiedni poziom sedacji. Dwiema rzeczami, o których musimy pamiętać, kiedy podajemy propofol, bo są one ważne z punktu widzenia tego, co możemy u pacjenta spowodować, to jest po pierwsze to, że propofol ma działanie depresyjne na serce, na miokardium, czyli będzie miał efekt inotropowo-ujemny, ale też chronotropowo-ujemny, więc zmniejsza się częstość uderzeń serca, a dodatkowo będzie miał działanie wazodilatacyjne, czyli będzie rozszerzał naczynia tętnicza, żylne również, zmniejszając opór obwodowy i powodując, że, że ciśnienie spadnie znacznie. Czyli mamy dużo niższe ciśnienie, kiedy podajemy propofob w zbyt dużej ilości. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, o które należy pamiętać, kiedy podajemy propofol, to jest tak zwany PRIS, czyli Propofol Infusion Syndrome. Jest to zespół infuzji propofolu, który pojawia się zwłaszcza wtedy, kiedy podajemy propofol w dużych dawkach. Kiedy mówię o dużych dawkach, mam na myśli... Dawki tak naprawdę anestetyczne, czyli 4 lub więcej miligramów na kilogram na godzinę, i ta infuzja musi trwać przez co najmniej 24 godziny. I Jeśli mamy tak długą podaż leków w tak dużym stężeniu, może wystąpić właśnie ten bardzo ciężki i grożący śmiercią zespół, który, który polega m.in. na zaburzeniu przetwarzania tłuszczu w mitochondriach i Polega na powstaniu reabdomiolizy, ciężkiej kwasicy, no i tak jak powiedziałem, jest to zespół, który jest obarczony wysoką śmiertelnością, więc należy o tym myśleć, kiedy podajemy propofol. Jeśli chodzi o midazolam, midazolam, jak zapewne wiecie, należy do benzodiazepin, i jego podawanie w, odbywa się w sposób następujący. Bierzemy sobie na samym początku 50 mg midazolamu. 50 mg i te 50 mg dajemy do strzykawki 50 ml, czyli w ten sposób, że mamy w 1 ml 1 mg midazolamu. I lek, który tak jest rozpuszczony, będziemy podawali w sedacji z prędkością od 2 do 15 mg na godzinę. I tak podawany lek powinien nam zapewnić dobrą sedację. Midazolam jest benzodiazepiną krótko działającą, która początek swojego działania ma już po około 3 minutach i działanie utrzymuje się kilkanaście do kilkudziesięciu minut po odstawieniu leku. Natomiast ma ten lek umiarkowany, ale jednak potencjał gromadzenia się, a poza tym ma nie za dobry wpływ na delirium u pacjentów na oddziale intensywnej terapii. Musicie tutaj wiedzieć, że delirium na oicie nie ma nic wspólnego, a może ma bardzo mało wspólnego z delirium takim poalkoholowym, czy z odstawienia alkoholu. Jest to ciężki zespół, który też przyczynia się znacząco do do zwiększenia śmiertelności na oddziale intensywnej terapii. I dlatego, kiedy podajemy leki każdego rodzaju, to musimy mieć na myśli to, że, że ten pacjent może taki zespół delirium rozwinąć. Jest to bardzo ciekawy temat, niestety zbyt obszerny, żebyśmy pokryli go w tym konkretnym odcinku podcastu. Natomiast myślę, że, że to jest też temat, którym już niedługo będę zajmował się w, w tym podcaście, w tej mojej głównej działalności, powiedzmy edukacyjnej. I zapraszam Was do tego, żebyście zapoznali się z tym tematem, bo jest to problem nie tylko oddziałów intensywnej terapii, ale generalnie pacjentów hospitalizowanych, chociaż, no, umówmy się, na ojcie występują najczęściej. Dexmedetomidyna to jest lek, który ma trochę inny, um, który, który też jest lekiem, który wykorzystujemy w sedacji, ale ma trochę inny mechanizm działania. Jest bowiem agonistą receptorów alfa2 adrenergicznych. I ten Lek, tą dexmedetomidynę, tak jak mówiliśmy, mamy w 1000 mikrogramowych ampułkach na 10 ml, czyli 1000 mikrogramów na 50 ml będziemy mieli, 20 mikrogramów na ml i ten lek będziemy zaczynali podawać od prędkości 0,7 mikrograma na kilogram na godzinę. I w momencie, kiedy sedacja będzie niedostateczna, możemy zwiększać to do dawki maksymalnej 1,4. Czyli maksymalnie możemy podawać dwa razy więcej. Jeśli sedacja będzie z tą dawką za głęboka, to możemy zejść sobie w dół do 0,2. Jest to fajny lek. Ma w miarę, ma w miarę dobry profil działań niepożądanych. Problem jest taki, że pomimo, że ma dużo bardziej selektywne działanie niż klonidyna, klonidyna również jest alfa-2 agonistą, która w Polsce jest niezarejestrowana w postaci dożylnej, ale istnieje ten lek w postaci dożylnej również, jest również alfa-2 agonistą. Przy czym klonidyna cechuje się zwiększonym powinowactwem do receptorów alfa-2 w stosunku do alfa-1 w stosunku 200 do 1. Natomiast dexmedetomidyna działa 1600 razy silniej na receptory alfa-2 niż na receptory alfa-1. Nie znaczy to jednak, że nie działa na alfa-1 w ogóle. Więc nawet to lekkie działanie na receptory alfa-1 w pierwszym, w momencie po podaniu może podobać, powodować wazokonstrykcję, natomiast to ośrodkowe działanie dexmedetomidyny powoduje, że w późniejszym czasie mamy do czynienia raczej z wazodylatacją, ze spadkiem ciśnienia i ze zmniejszoną częstością, czy akcją serca. Czyli mamy również spadek HR i mamy spadek ciśnienia, z tym musimy się liczyć, kiedy używamy dexmedetomidyny. Noradrenalina jest lekiem którego, no chyba do którego z równym strachem jak ekscytacją podchodzą wszyscy niemal początkujący anestezjolocy. Jest to bowiem lek o bardzo silnym działaniu, w którym jest tak, że kiedy się go poda, to niemal natychmiast widzi się efekty, bo jest to lek również bardzo szybko działający i bardzo krótko działający. Noradrenalinę powodujemy przede wszystkim do dostępu centralnego, czyli staramy się jej nie, nie podawać na obwód, jest to lek, który jest niemal selektywnym um, agonistą receptorów alfa 1 i jako selektywny agonista receptorów alfa 1 będzie powodował zwiększenie obwodowego oporu naczyniowego czyli wazokonstrykcja i w ten sposób będzie powodował Podwyższenie ciśnienia tętniczego, i w przypadku pacjentów, którzy wyjściowo mieli hipotensję, to podwyższenie ciśnienia tętniczego poprawi nam oksygenację organizmu, czyli poprawi nam dowóz tlenu dotkanek. I taka jest nasz, takie jest nasze myślenie, kiedy podajemy noradrenalinę. Noradrenalina jest lekiem, który jest lekiem pierwszorzutowym we większości rodzajów wstrząsłach. Um, jeśli chodzi o wstrząs w przebiegu COVID-19, to jest to tym bardziej szczególna sytuacja, że w przebiegu COVID-19 nie zaleca się płynoterapii, więc noradrenalina jest tutaj naszym lekiem z wyboru, a płynoterapię prowadzimy w sposób raczej ostrożny, tak żeby po prostu nie przesadzić. Żeby nie, nie sprawić, że po, poprzez wodę, którą podajemy pacjentowi z zewnątrz, zalejemy dodatkowo płuca i jeszcze pogorszymy jego możliwości oddychania. I teraz tak, jeśli chodzi o noradrenalinę, to jest kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, do podawania noradrenaliny podaj, po, po, potrzebujemy osobnej końcówki, czyli osobnej końcówki dostępu centralnego. Nie może być ona podłączona z innymi lekami, po to, żebyśmy przypadkiem nie podali bólusa tego leku. Czyli nazwijmy to jeden osobny port w dostępie centralnym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że podajemy pacjentowi na start relatywnie niską dawkę, czyli 0.1 mikrograma na kilogram na minutę. I trzecia rzecz jest taka, że jest to lek, który tak jak powiedziałem, jest bardzo silnie działający i dlatego musimy sobie ustawić jakiś sufit, powyżej którego nie będziemy dalej zwiększać dawki, a skontaktujemy się z kimś innym. I w przypadku noradrenaliny, w przebiegu COVID-19, zostało udowodnione, że lepiej jest dodać drugi lek, jakim jest wazoprysyna, niż bez końca zwiększać dawkę noradrenaliny, ponieważ nie będzie to od pewnego momentu przynosiło dodatkowych, dodatkowych pozytywnych efektów. Dlatego maksymalnie gdybyście podawali 0,5 mikrogramów na kilogram na minutę i przy tym nie, uzyska, nie uzyskiwali docelowego ciśnienia tętniczego krwi, to jest najpóźniejszy moment, w którym możecie zawołać anestezjologa po to, żeby wam pomógł tego pacjenta ustawić. Oczywiście myślę, że, że, już, w, że już niższe stężenia was trochę zaalarmują, natomiast 0,5 mikrograma na kilogram na minutę to jest absolutne top tego, co możecie osiągnąć bezpiecznie czy w miarę bezpiecznie dla pacjenta bez konsultowania się z kimś innym. I teraz wytniemy sobie jeszcze kawałek, bo jest jeszcze jedna ważna informacja o noradrenalinie, a mianowicie nie istnieje właściwie żaden taki standard, który mówiłby o tym, jak przygotowujemy strzykawki z noradrenaliną. I bardzo ważne jest to, żebyście zobaczyli w danym szpitalu, jak to funkcjonuje, ponieważ noradrenalinę można spotkać w stężeniach 1 mg na 50 ml, 2 mg na 50 ml, 4 mg na 50 ml, 8 mg na 50 ml i 16 mg na 50 ml. Z innymi stężeniami się jeszcze nie spotykałem, co nie znaczy, że one nie istnieją. Ale jest ogromna różnica, czy podajemy pacjentowi 5 ml na godzinę tego roztworu, czy podajemy mu 5 ml na godzinę tego roztworu. Konkretnie to jest różnica 16-krotna. Więc upewnijcie się zawsze, jaki roztwór podajecie pacjentowi, żeby nie było tak, że jesteście przekonani, że podajecie mu tą dawkę, a podajecie mu dawkę 1,6 to by było bardzo niekorzystne dla tego pacjenta, i dlatego to jest lek, z którym musicie być bardzo, bardzo, bardzo ostrożni, chociaż jest to lek, który jest bardzo dobry i no, wyraźnie zwiększa. Nasze możliwości pomocy pacjentowi. Więc nie bójcie się go na zasadzie, możecie go podawać, jeśli został już podłączony, możecie sterować też jego prędkością przepływu, tak żeby uzyskać docelowe ciśnienie w okolicach 60, średnie ciśnienie tętnicze w okolicach 60-65 mm subpartenci. Natomiast uważajcie na stężenia i nie przesadzajcie, bo jeśli nie osiągniecie docelowego stężenia przy tym przepływie. To nie docelowego ciśnienia, to nie osiągnięcie go prawdopodobnie wcale za pomocą tego jednego leku, i należy podjąć inne działania, żeby to ciśnienie tętnicze uzyskać. Także wtedy po prostu wołacie kogoś innego. I ostatnie leko, o którym chciałem wam powiedzieć, to jest cis Atracurium, które jest znane również pod nazwą handlową Nimbax. Cis atracurium jest dobrym lekiem, którego metabolizm jest niezależny od wątroby. I nerek, i rozkładany jest w tzw. reakcji Hoffmana w osoczu. Jest jest fajnym lekiem zwyczajającym mięśnie, którego można używać też u osób starszych. Jest to dodatkowo lek, który nie działa długo, ponieważ jego czas działania, jego początek działania to jest około 3 minut, i jego czas działania to jest około 40 do 45 minut. Zdarzają się krótsze albo dłuższe czasy, ale generalnie tak, aby była mniej więcej średnia, którą obserwujemy klinicznie. I jeśli podałem pacjentowi, czyli jeśli podamy pacjentowi y, odpowiednią dawkę nimbexu, czyli 0,1 mg na kilogram, to on będzie sobie spał tyle. Ale jeśli dodatkowo podłączymy mu właśnie pompę, w której będzie ten nimbex, no to uzyskamy w miarę ciągłe zwiotczenie. Co prawda wskazania do nie są obecne u wszystkich pacjentów. Jeśli mamy pacjenta, który lekko sedowany, nie kłóci się z respiratorem i możemy go wentylować tak, jak chcemy go wentylować, to nie podawajmy nim beksu, bo to nie jest potrzebne. Natomiast zwłaszcza w pierwszych dwóch dobach raczej nie zaleca się stosowania tak zwanej SIMW, czyli, czyli wentylacji synchronicznej. Zaleca się raczej wentylację kontrolowaną. O tym mówiliśmy już w poprzednim odcinku tego wideo. Dlatego jeśli nie możemy uzyskać tej wentylacji kontrolowanej, jeśli pacjent mimo sedacji kłóci się z respiratorem, no to wtedy można rozważyć podanie nimbexu i nimbex będziemy wówczas podawali w stężeniu, czy właściwie w przepływie 3 mikrogramów na kilogram na minutę. I w takim stężeniu możemy podawać cis atracurium, czyli nimbex, po to, żeby osiągnąć zwiotczenie, które będzie nam pozwalało na sensowną wentylację mechaniczną tego pacjenta. Dobra, to by w takim razie było na tyle. Omówiliśmy sobie pompy jako takie, omówiliśmy sobie, jak działają wstrzykawki, jak obliczyć dawkowanie w strzykawkach i powiedzieliśmy sobie o kilku podstawowych lekach, które zdarzają się na oddziale intensywnej terapii, a raczej nie spotkamy ich gdzie indziej. To, co byłoby jeszcze. Ewentualnie warte podkreślenia to, to, że wchodząc do ewentualnego leczenia intensywnego pacjentów z COVID-em, musicie pamiętać o tym, że czasami będziemy u tych pacjentów stosowali antybiotykoterapię empiryczną i w zależności od zaleceń, z którymi się spotykacie, najczęściej będzie to antybiotykoterapia tazobakiem albo meropenemem. Oba z tych antybiotyków to są bardzo silne leki, które dobrze działają na, na bakterie, które mogą powodować tą superinfekcję, czyli to nadkażenia w przebiegu infekcji COVID-19. I tylko od waszego szpitala, właściwie głównie od waszego szpitala, i trochę od spektrum bakterii, które w tym szpitalu sobie w powietrzu latają. Będzie zależało, który z tych leków będzie lepiej włączyć. Czasami to zależy też po prostu od preferencji danego oddziału. Także z tym was dzisiaj zostawiam. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tych leków, jeśli macie pytania odnośnie skali ras, jeśli macie pytania odnośnie czegokolwiek, o czym mówiliśmy w pierwszych dwóch odcinkach, to zadawajcie mi śmiało te pytania, postaram się na nie odpowiedzieć, odpisać w komentarzach. A tymczasem dzięki Wam za uwagę, mam nadzieję, że skorzystaliście z tego materiału i do usłyszenia w trzecim odcinku. Przypominam, w trzecim odcinku będziemy mówili o Monitorowaniu pacjentów na oddziale intensywnej terapii, o tym, co zrobić, kiedy parametry na monitorze nie odpowiadają temu, co chcielibyście, żeby ten pacjent miał i co zrobić, kiedy wentylacja mechaniczna nie idzie tak, jak ją ustawiliście w pierwszym momencie, czyli kiedy pacjent kłóci się z respiratorem, kiedy nie uzyskujecie odpowiedniej sytuacji, to będzie tematyka odcinka numer 3. Tymczasem zachęcam Was do tego, żebyście dalej czytali, dalej się kształcili. Zachęcam Was do słuchania anestezy Podcastu, bo jest tam dużo odpowiedzi na pytania, których, których nie odpowiemy w tych filmikach. No i myślę, że w przyszłym tygodniu usłyszymy się w ostatnim odcinku tego nagrania na temat absolutnych podstaw intensywnej terapii dla nieintensywistów. Trzymajcie się i do usłyszenia.